Przedstawianie zapachów zakończyłam na muebles, nie na suricata, ale nie wspomniałam dokładnie. Zapach capriccio do serii caprese, suricata, czyli surykatka, sok marchwiowy, nasiona marchwi, korzeń irysa, słoneczny melon, różne owoce, coś na zasadzie pewnych niuansów, ciekawie intrygujących owoców tropikalnych, ale nie w taką stronę typową, pewno nie w stronę erby pury, kirkę i tym podobnych klimatów. Ekstrakt z zielonej mandarynki, ekstrakt z pomarańczy, jest też esencja malinowa, na przykład troszeczkę eleganckiego wydźwięku masła irysowego. Jest też odrobina plastra miodu, absolut mchu, nuta drzewna. Capriccio tres, zielony wiosenny lipowy miód, miód lipowy, lipy, melon, cudna esencja zielonoowocowa, zielone liście, wiosenne liście, różne zielone tereny, niezielone tereny, ekstrakt z zielonej mandarynki oraz ekstrakt, naturalny ekstrakt z bergamotki. Capriccio furca liquido delicioso, czyli płynny, smaczny płyn, taki apetyczny, smakowity. To jest zapach dla miłośników wycofanej Lolity Lempickiej, czy Lolita Lempicka. Różne są wersje Elki wycofanej oraz taki klimat jak Sergio Flira. Mamy palony karmel, mamy naturalny ekstrakt z wanilii, czyli karmelowa wanilia. Też był taki zapach w ogóle kiedyś z marki Sephora. Karmelowanie były różne wanilie, właśnie między innymi karmelowanie w stylu właśnie Lolity Lempickiej Elki. I są różne balsamy, żywice. Jest motyw taki trochę płomienia, zapałki. Są różne też takie dokładnie nadające głębi czy roziskrzenia. I mamy tutaj niuanse żółto-pomarańczowe, jeżeli chodzi o owoce cytrusowe. Zapach tes, oparty o różne napary z herbat. Jest też trochę drewna, trochę dymu, czarnego naparu, leśnego naparu, owoców różnych jagodowych, leśnych, nieleśnych. Generalnie jest to zapach dla myśli chociażby Russian Tea Musk Milano. Co oczywiście można zatrzymać i zobaczyć resztę nut. Rongie, czyli rum GG od Ginda Wiśnia. Bordowe wiśnie, wytrawne, głębokie wiśnie, puder wiśniowy. Jest też ekstrakt z rumu, ekstrakt z whisky, beczki dębowe i różne inne jeszcze ciekawe dodatki. Zapach Caribe Fresco. Świeższa wersja Caribe, będzie też wersja, w ogóle obiecałam koleżance Caribe, wersja z kadzidłem. Oczywiście mamy owoce tropikalne, konkretnie jest to deser mleczny z marakują, ale jest to taki bardziej świeższy, przestrzenny. Mamy trochę Earl Grey, mamy trochę liście porzeczki, soku z mandarynki, owocowe powietrze, para. Zapach manzanillas en la crema, czyli rumianki, krem, wysokie kremy z rumianków, w zasadzie kosmetyków rumiankowych, krem do rąk rumiankowych, ten podobne klimaty. Ekstrakt z rumianku, niebieski rumianek, olej z kocanki, który ma być właśnie rumiankowy, bo już absolut z kocanki, to już jest taki typowo nieśmiertelnikowy. Nuty takie kremowe, mleczne, niemleczne, kwiaty polne miodowe, miód rumiankowy, jest też troszeczkę absolutu z osmantusa. Ambrette, no generalnie tutaj jest dużo różnych składników. Nawet coś na zasadzie lekkiego niuansu zielonej łąki, puder łąkowy. Zapach sherry champagne, czyli szampan wiśniowy, że tak powiem, rozwijający moją w ogóle szeroką, bardzo liczną serię szampanową. Szereg musujących szampanowych klimatów. Tutaj mamy bordowe wiśnie, perfumeryjny szampan, szampan tetrawny, roślinna paczula, ogród rabarbarowy, mineralna skóra, elegancka skóra, musowanie Pepsi. Co tu jeszcze? Imbir ekstrakt, różowy pierś dla rozkrzyżenia motywu szampanowego, ale to jest tylko niuans Pepsi. Generalnie są tam motywy różnych wydźwięków szampanowych. Magia Simarabio. Tu mamy tak naprawdę zapach iść wiosenny, przestrzenny, roślinność, owocowe, kwiatowe klimaty, aromatyczna przestrzeń, para żelazka, różne niuanse wiosenne, zielone. Zapach incienso de café, czyli kadzidło z kawą, kawowe kadzidło. Kawa, espresso, właśnie motyw zapałki, trochę kadzidła, pary, żelazo, kostus, drewno skórzane. Mamy też tutaj jeszcze inne składniki. Tutaj w ogóle coś mi chyba ucięło.
W ogóle nie wiem, o co chodzi, ponieważ było tych rzeczy, było chyba 260 wypisanych, a czemu to jest 244? Nie wiem, coś nawyrabiałam, czegoś nie zapisało. Wydaje mi się, że wydrukowanych miałam 260, ale teraz to już naprawdę nie wiem, szczerze mówiąc. W każdym razie zostało też w ogóle 6 nowych. Ale tu i tak brakuje jeszcze większej ilości. W tym momencie jestem na etapie, że jest prawie 270, 270 taka liczba. Jest więc wyście chyba 68 albo 9. Także brakuje około 25 na tej liście. To jest, tak się stanę, z takich ostatnich to ta seria Siempre, czyli zawsze właśnie. Grosei Mineral, czyli czerwona broczka, mineralne kamienie, skałki, ten podobny klimatem. Verde Mineral, zielony minerał. Różne niuanse zielone, właśnie mineralność, skałki, kamienie, ale właśnie z mocno zaznaczonymi różnymi zielonościami. Między innymi jest na przykład zielony liść, jest też galbanum, jest też trochę taki, powiedzmy, niuans liścia figo. Figowca. Generalnie są różne kwestie zielone. Również zapach nuances ideales, idealne niuanse z takim efektem tej cielesności, więc dokładnie właśnie różne niuanse zawarte. Absolut, szczampaki, fiołek, piwonia, nuty mineralne, nuty ciekawe, takie głębokie, dębowe. Różne kwestie. Również zapach, który się nazywa Sonrisa dulce, czyli słodki uśmiech, ekstrakt zbożowy, nuta Pepsi, naturalny ekstrakt z przepięknych takich musujących żółtych cytrusów, oraz też taki trochę motyw jakby drożdżówki, też jest właśnie bardzo taki głęboki, szlachetny. Dąb. Jest też zapach powstał Violetta Dulce, czyli słodki fiołek na wiosnę. To też z tej właśnie serii Siempre. No właśnie nie wiem co, bo tam jest tak naprawdę 6 zapachów już. Nie wiem, czy miałam wszystkie. Grosei Mineral, Verde Mineral, Violetta Dulce, Nuances Ideales i na to jeszcze dwa. Aha, Sonrisa Dulce, to jeszcze jeden. Jeden. Generalnie właśnie tam chodziło, że taki zawsze owocowy, zawsze kwiatowy, zawsze zielony, zawsze powiedzmy gourmand i zawsze to taki wieloniuansowy, ale jeszcze tu jeden i teraz. Nie wiem, jakieś zaćmienie. A, zapach elegancja. Masło irysowe. Szlachetne fiołki. Pięknie wkomponowany niuans porzeczki takiej idealnej, głębokiej. Właśnie szlachetna głębia, pełna szlachetnych drzew. Także jeszcze będę oczywiście przedstawiać tę serię, przedstawiać, pokazywać, jeszcze dam oczywiście omówienie, rozpiski, nazwy, ale też pokażę całe te flakoniki, bo one są w jednej szacie graficznej. Są to te czarne, pękate flakoniki, takie jak te nowe, czarne flakony L'Artisan, tylko właśnie malutkie, 30-litrowe. Bo tak to są setki pękate, bo na przykład 50 z L'Artisan są zawsze te węższe. To są takie 30 pękate i ja ich w sumie mam 10 flakoników i już 6 tak ulokowałam, czyli jeszcze mi zostały takie 4. Myślę, że jeszcze no przynajmniej muszę mieć inne, żeby była ta 11, bo jest to mała liczba, także idealnie będzie, żeby cała ta seria Siempre. Zawsze, na każdą okazję, na każdy humor, na każdą pogodę i tak dalej, żeby właśnie był zestaw 11. Ta ulubiona liczba. A takie rozpiski jak tutaj, tych
wszystkich zapachów. Przypominam, że jest też odcinek główny, pierwszy, gdzie jest. Tak, gdzie jest omówienie do 2, 3, 6. Jest to film bardzo długi. To jest ten film, gdzie jest tytuł najważniejszy, że coś takiego. Gdzie wówczas przedstawiam ponad 230 moich zapachów, nazwy, nuty, zamysły, realizacje itd. zbiorczo.